Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj dowiemy się, czym jest CSS3 oraz co takiego po tym kursie będziesz wiedział. Czym jest CSS3? To jest po prostu kolejna wersja CSS, czyli poszerza nam CSS3 o nowe selektory oraz o nowe właściwości, które pozwalają nam edytować wygląd na stronie. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest w ogóle jeszcze, może CSS to jest właśnie mniej więcej to, co przed chwilą wspomniałem. Mamy sobie pewien plik, w którym możemy tworzyć coś takiego jak selektory, czyli coś takiego, co może wybrać elementy z głównej strony, z HTML-a i zedytować wygląd za jednym razem wszędzie. Czyli jest to naprawdę bardzo fajne uproszczenie, bo gdy coś chcemy zmienić, możemy to zrobić w jednym miejscu i wszędzie się to zmienia. Czyli to jest CSS. Natomiast trójka to po prostu nowości, nowinki. Przejdźmy, Dalej. Co trzeba umieć, aby zabrać się za ten kurs? Powinno się znać HTML, XHTML tak jakby, można by było powiedzieć. W każdym razie podstawowe tagi i CSS w podstawowej wersji, ponieważ nie będziemy tak dokładnie wspominać no, co to jest selektor i tak dalej, prawda? Yy, żeby wiedzieć o co biega. Yy, I HTML5 podstawy. Co rozumiem przez podstawy HTML5? Chodzi mi o to, że nie musicie znać Powiedzmy w jaki sposób obsługiwać te tagi od strony JavaScriptu. Lecz też, gdy wejdziemy w źródło strony, chodzi mi o to, że na przykład jak widzimy, to jest jeszcze napisane w XHTMLu. W HTML5 strona wygląda w taki sposób, że po prostu tego na przykład tu nie ma, tego tu nie ma, bo nie trzeba. Dodatkowo nie trzeba używać tam slashy. Czyli takie powiedzmy podstawy samego tego pisania. Nie będziemy używali nowych tagów, tak jakby tylko HTML5, czy na przykład Section i tak dalej. Chodzi mi bardziej tylko o to, żebyście wiedzieli takie podstawy na ten temat, ok? Że, żebyście się nie zdziwili, że na, troszeczkę wygląda inaczej strona. Więc po, właściwie, jeżeli znacie te elementy, to możecie się zabrać już za ten kurs bez żadnego problemu. Przechodzimy dalej. Czy można już korzystać z css 3 i jakie jest jego wsparcie? Bo to pewnie zawsze zastanawia człowieka, gdy zabiera się ze za strójkę, no bo sobie myśli, kuczę, no ale co mi z tego wszystkiego, kiedy ja stworzę stronę internetową i nie wszyscy będą mogli to widzieć? No to właściwie to jest bez sensu, no bo jest bez sensu, prawda? No stworzyć stronę internetową i działa nam to da powiedzmy 70% użytkowników, a 30% użytkowników na przykład nie może teraz już w ogóle kliknąć ten element, albo wygląda on do niczego. <laughs> Więc jak to wygląda w praktyce? Jestem tutaj na stronie takiej fmbip.com i tutaj mamy wsparcie CSS3 dla jego właściwości. Jak widzimy, wsparcie dla Chroma, Firefoxa, Opery, Safari. No, pięknie się tu prezentuje. E, właściwie tu widzę tylko jeden element, niespierany, ale to w ogóle wszędzie, jak widzimy na razie. E, jakiś tam jeden element, może nie jest gdzieś wspierany po drodze, prawda? Ale na przykład tylko w starszych wersjach, tak? Bo widzimy, że Opera 12, nie, a 15 już na przykład tak. Czyli ogólnie wsparcie jest. Fajne, ale no... Idziemy do naszego legendarnego Internet Explorera No i się patrzymy, a tutaj co mamy? 6, 7, 8, no prawie same xy, prawda? No, czyli no nie za fajnie I ktoś sobie pomyśli, no a jak to jest z tym Internet Explorerem? Czy właśnie nie za dużo osób tego używa, żeby można było rezygnować z tego wszystkiego? Po pierwsze Eee, przypatrzmy się na statystyki właśnie Internet Explorera. Zobaczmy, w jaki sposób się to wszystko prezentuje. Tu mamy na przykład rok 2012, jak widzimy, Internet Explorer wykorzystywany był 1,1% i spadł do tego roku do naszego miesiąca już 0,1. Czyli skoro E7 korzysta już 1% w styczniu, jak widzimy spada ładnie, to prawdopodobnie też zejdzie do 01 do końca tego roku. Natomiast ie 8 jest teraz w fazie tak jakby roku 2011, czyli za dwa lata i8 też prawdopodobnie zejdzie z rynku. Więc właściwie czy się martwić o te 4% użytkowników, ale nie internetu, tylko samego Internet Explorera? Bo pamiętajmy o tym, że jak widzimy Internet Explorer używa 11% użytkowników, tak jak internetu teraz, tak? Czyli no bądź co bądź specjalnie nie trzeba się przejmować. Ale yy, trzeba jeszcze zastanowić się nad tym, no bo na pewno będzie się, będzie się miało, powiedzmy, zlecenia dla kogoś, tak? No Jak najbardziej, i on powie wam, musi być wspierane. I będzie to wspierane, nie ma problemu, bo ja was nauczę, jak to zrobić, aby to działało w siódemce, aby to działało w ósemce, ewentualnie wszyscy, może nie wszystko, ale będzie działało z pomocą pewnych skryptów. Pokażę wam, jak z nich po prostu korzystać, i wszystko będzie porządeczku, prawda? O to właśnie chodzi. Czyli większość, 90% z tych rzeczy, tak jakby będzie nam to działało, a zwłaszcza te najważniejsze, czyli te gradienty i tak dalej, które się pojawiają, na przykład border radius i tak dalej. Dobra. Mamy jeszcze coś takiego tutaj, stronkę, której będziemy korzystać i wpiszę na przykład tutaj border radius. Na przykład sprawdzimy, czy jest, jak wspierany jest border radius na przestrzeni różnych przeglądarek, prawda? No i widzimy tutaj, że na czerwono jest 876055, to możemy zrobić przy pomocy jakiegoś skryptu. Natomiast yy, tu, gdzie widzimy takie WebKit czy coś takiego, to są tak zwane Vendor Prefixy. Żeby wspierać je w takich przeglądarkach trzeba to coś dopisać. Dokładnie będziemy mówili o Vendor prefiksach w następnych lekcjach. Co to dokładnie jest, po co to jest, dlaczego to zostało stworzone i tak dalej. Lecz wiedzmy o tym, że tak jakby to nie za bardzo jest wspierane, bo trzeba dużo więcej pisać przez to, tak? Ale zobaczmy, jak mało. Global user 0,05%. No, czy na pewno jest sens w ogóle to wspierać, jak to niedługo zniknie, tak? W ogóle już, już nikt tego nie będzie używał. Nie ma sensu dla jednego gościa, który jest kamień łomak. <śpuszczynę> za przeproszenie. Korzysta po prostu ze starych y wersji, y robić y tak dużo roboty. Niekiedy, bo niekiedy są części używane, niektóre, ale. W zasadzie już teraz tak to wygląda. W każdym razie będziemy o tym dokładnie mówić później. Dobra, czyli mm, zobaczmy sobie mm, jeszcze może jak selektory są wspierane. Selektory są pięknie wspierane, prawda? Natomiast tylko Internet Explorer nie wspiera za bardzo, ale też będzie na to sposób, aby właśnie wspierało i to wszystkie, Szyściutkie, będą wspierane ładnie, gdy pokażę Wam pewien skrypt, OK? I co lepsze, ten skrypt nie będzie wpływał nam na tak, jakby jakość naszej głównej strony, bo będzie się tylko wczytywała, właśnie, gdy ktoś będzie miał te właśnie tutaj Internet Explorer mniejsze. Czyli tylko tamci będą tracić na jakości życia strony internetowej, ale nie na zasadzie, że nie będą widzieć, co się dzieje, jak ten, jak wygląda, tylko na zasadzie takie, że będzie troszeczkę dłużej się wczytywała, prawda? Ale wszystko im się wyświetli. Dobra. Czyli ogólnie odpowiedź na te pytanie jest tak. Jak najbardziej tak. Przechodzimy dalej. Co będziesz umiał po tym kursie? No bo to jest najważniejsze, prawda? Czy warto w ogóle ten kurs tak jakby kupić, oglądać, tak? No, na pewno poznasz nowe selektory oraz jak sprawić, aby działały nawet w Internet Explorerze. Czyli tak jak tutaj widzimy, poznamy sobie po prostu selektory, tak? Różne te tutaj, które tu widzimy. Dowiemy się jak na przykład zamieścić własne czcionki na stronie bo to też jest fajne, prawda? Mieć jakąś własną czcionkę sobie znajdziemy w internecie. O, fajnie wygląda. A te takie na przykład są takie zwykłe. Nie podoba się, tak? Może tak być. Tworzy ciekawe, rozwijane menu. Uh -huh. Będziemy tworzyć fajne me menu. Rozwijane takie i horyzontalne i wertykalne, czyli poziome i pionowe. E będziemy uczyć się transformować, animować obiekty na stronie. Takie animacje. Będziecie na przykład jakieś takie przesunięcie. Tworzyć w łatwy sposób zaokrąglone krawędzie, ładne butony, czyste sytuację, gradienty i tak dalej. Yy, w taki sposób, aby oczywiście działały pod naszym legendarnym Internet Explorerem, dowiemy się, czym są właśnie te Vendor prefiksy, jak z nich korzystać i czy warto z nich korzystać zawsze o responsive web design, czyli po prostu takim responsywnym projektowaniu stron internetowych, czyli chodzi o to, żeby gdy zmniejszam na przykład to tak, to wtedy, że to jakoś tam wszystko no, lepiej wygląda, tak? Nie że, nie, że na przykład nie widzimy 90%, tylko się dopasowuje tak jakby do tej rozdzielczości, czyli chodzi głównie o to, żeby to na przykład dobrze wyglądało na naszą stronę, na przykład też na komórkach, albo żeby dopasowywała się po prostu do rozdzielczości na takiej zasadzie. No i wiele innych, zresztą zobaczcie sobie, macie tam spis treści, że dokładnie będziecie wiedzieć, co po tym kursie będziecie wiedzieć. Z jakiego edytora będziemy korzystać? Będziemy korzystać z netwinsa, Dlaczego? Bo po prostu go lubię. Nie lubicie go skorzystać z jakiegoś innego, bo to właściwie nie ma żadnego tutaj znaczenia. Czy będziecie korzystać nawet z notatnika? Oczywiście, jakieś tam podpowiedzi i tak dalej są. Ale najważniejsze, żeby sobie samemu dać radę i wiedzieć po prostu o istnieniu jakich tam elementów. Także nieważne, netbeans korzystamy z netbeansa, i to właściwie byłoby tyle w tej lekcji. No i zapraszam Was serdecznie do zapoznania się właśnie z C, ze strójką. Do usłyszenia. Pozdrawiam.